ponad 10 tysięcy sympatyków futbolu na trybunach stadionu łódzkiego Widzewa. Znakomicie zorganizowane grupy kibiców powiewają biało-czerwone flagi, gorący doping i jedno, jedyne pytanie, jakie zadają sobie wszyscy. Ile bramek drużyna Strzelała strzeli Słabeuszowi z San Marino? Ta drużyna w dotychczasowych 6 meczach w eliminacjach Mistrzostw Świata zdobyła tylko jeden punkt, strzeliła jedną bramkę, tracąc aż 28. Zaskoczeniem był bezbramkowy rezultat meczu z Turcją na własnym boisku. To była ta sensacja, to było coś, co jest typowe dla gier zespołowych, dla piłki nożnej. Generalnie jednak San Marino w meczach wyjazdowych spisuje się słabo. Rekordowe zwycięstwo w naszej grupie odnieśli Norwegowie, którzy pokonali zespół San Marino 10-0. Anglia i Holandia uzyskały te same rezultaty na własnych boiskach, zwyciężając po 6-0. Ile wobec tego bramek strzelą zawodnicy polscy? Oto pytanie, jakie zadają sobie wszyscy zgromadzeni na łódzkim stadionie, a także państwo przed telewizorami. Zapowiada się na ostre strzelanie, bowiem jesteśmy w tym meczu zdecydowanym faworytem i wiadomo, że wygrać musimy. Chodzi o to, aby wygrać w jak najwyższym stosunku, bowiem w ostatecznym rozrachunku, jeżeli chodzi o klasyfikację w naszej grupie, mogą liczyć się także bramki. A oto składy obydwu zespołów. Zaczynamy od drużyny San Marino. W bramce Luigi Benedettini, numer 1. Następnie Claudio Canti, numer 2. Mirko Gennari, numer 3. Loris Zanotti, numer 4. Luca Gobbi, numer 5. Mauro Valentini, numer 6. Domenico Della Valle, numer 8. Massimo Bonini gra z numerem 10. Nicola Baciocchi z numerem 11. Pier Angelo Manzaroli z numerem 7. I Marco Mazza z numerem 9. Za chwilę skład polskiej drużyny. W bramce naszej reprezentacji wicemistrz olimpijski z Barcelony Aleksander Kłak gra z numerem 1. Z numerem 2 Piotr Czachowski. Z trójką kapitan zespołu Roman Szewczyk. Z czwórką Marek Koźmiński. Z piątką Tomasz Wałdok, numer 6. Jerzy Brzęczek, numer 7. Leszek Pisz, numer 8. Andrzej Juskowiak, numer 9. Jan Furtok. Z dziesiątką gra Roman Kosecki i numer 11, dobrze znany łódzkiej publiczności, Jacek Ziobę. Dzisiejsze spotkanie prowadzi trójka szkockich arbitrów. Głównym jest pan Motram, jego partnerami na liniach Young i Herald. Pisz. Wspaniała słoneczna pogoda. Warunki atmosferyczne zaskoczyły troszeczkę piłkarzy San Marino. Wałdo. Kosecki. Koźmiński. Mamy grać szeroko, strzelać z dystansu, często zmieniać pozycję. Trener Strzelał, jak i wszyscy fachowcy, spodziewali się, że San Marino bronić się będzie całą jedenastką, ale spalony i niewykorzystana szansa przez Koseckiego. Niesamowity doping, zwłaszcza trybuna zajmowana przez kibiców Widzewa pod słynnym łódzkim zegarem. Brzmi okrzykami wznoszonymi na cześć naszych zawodników. Gobbi, Pisz, Kosecki, atakowany przez Cantiego. Czachowski, Wałdoch. Czachowski. Już pierwsze minuty spotkania wskazują na defensywne nastawienie drużyny San Marino, ale to jest zupełnie zrozumiałe. To drużyna złożona przede wszystkim z amatorów. Kierowcy, studenci, urzędnicy, handlowcy. W
tej chwili na boisku jest tylko dwóch piłkarzy zawodowych. To jest Mauro Valentini, najwyższy obrońca drużyny San Marino, i Massimo Bonini, doskonale znany polskiej publiczności. Szansa, Kosecki, lekki strzał i Benedettini. Szewczyk, atakowany przez jedynego napastnika drużyny San Marino, Baciokiego. Zióber, Wałdoch. Pisz. Faulowany rzut wolny dla drużyny polskiej. Jeszcze raz Polacy wykonywać będą ten rzut wolny. Tego należało się spodziewać. Piłkarze San Marino bronią dostępu do własnej bramki, starają się przeszkadzać. Grają tak zwany antyfutbol. I tylko jedno pytanie, czy nasz zespół poradzi sobie z tą wzmocnioną defensywą. Roman Szewczyk, specjalista od rzutów wolnych. On bierze potężny rozbieg, mocne uderzenie i bramkarz nie dał się zaskoczyć. Bacioki. Nadal Bacioki. De La Valle. Zanotti. Mazza. I okazja do kontrataku, który rozpoczyna Kosecki. Dobra szybkość polskiego piłkarza, wysokość pola karnego, dośrodkowanie dosyć lekkie. Nadbiega Juskowiak, ale nie mógł sięgnąć piłki, odbił ją piłkarz zespołu gości. Pierwszy rzut rożny dla naszego zespołu. Leszek Pisz ustawia piłkę w narożniku boiska. Do tyłu do Szewczyka. Szewczyk, Pisz. Gennari. Zamykamy przeciwnika na połowie boiska. Furtok. Juskowiak. Koźmiński. Zióber, Valentini, Bacioki. Powstrzymana akcja piłkarzy San Marino i spalony. Widać, że ta drużyna ma wyćwiczony ten element gry piłkarskiej, pułapki offside'owe, i stara się w momencie, kiedy nasi zawodnicy zdobywają piłkę, uciekać spod własnej bramki, aby właśnie przerywać w ten sposób ataki naszego zespołu. Bonini grał na tym stadionie z Widzewem w półfinale Pucharu Europy. Podczas meczu, który zakończył się remisem 2-2. Brzęczek i aut dla drużyny polskiej. Około 8 minut meczu za nami. Polska San Marino na łódzkim stadionie 0-0. Koźmiński, Pisz. Zióber. Juskowiak. Obok niego dwóch piłkarzy San Marino. Koźmiński.
Szewczyk. Czachowski, Szewczyk, atak pozycyjny naszego zespołu. Cała jedenastka piłkarzy San Marino na własnej połowie. Furtok, wysokość pola karnego. Ziober. Nieudane dośrodkowanie piłkarza francuskiego klubu Montpellier. Pisz, Wałdoch, Kosecki, Czachowski. Pomimo znacznej przewagi polskiego zespołu trudno sforsować obronę drużyny San Marino. Potrzeba maksymalnej koncentracji, gry agresywnej na pełnych obrotach. I teraz szansa, Furtok. Wałdoch. Odbita piłka, będzie dobitka. Kosecki. Ponad bramką Benedettiniego. Roman Kosecki, którego Państwo w tej chwili oglądają. 27 lat, 51 występów w drużynie narodowej. 15 goli. Liczyliśmy, że teraz będzie ta 16 bramka. Kosecki gra w Osasunie wraz z Janem Urbanem, ale mówi się o tym, że niedługo prawdopodobnie zmieni barwy klubowe. Podobno interesuje się nim Atletico Madryt, a także kluby brytyjskie. Największe zgromadzenie piłkarzy San Marino tuż przed własnym polem karnym. Na środku boiska, tu na skrzydłach są luki. Furtok, Juskowiak, specjalista od główek. Jeszcze Czachowski strzela i piłka minimalnie przechodzi obok bramki. Piotr Czachowski 40 razy w drużynie narodowej. Dotychczas jedna bramka, ma 27 lat. Gra w włoskim klubie Udinese wraz z Markiem Koźmińskim, gdzie obydwaj Polacy rywalizują o prawo gry w podstawowej jedenastce. Manzaroli. Faulowany będzie rzut wolny dla San Marino. Od czasu do czasu piłkarze tego kraju decydują się na kontrataki. No i Kłak z najwyższym trudem broni. Bliski zdobycia bramki był Valentini. Ta sytuacja powinna być ostrzeżeniem dla naszego zespołu. Nie można sobie pozwolić nawet na sekundę dekoncentracji, na jakiekolwiek lekceważenie tego przeciwnika. Oto powtórka tej sytuacji, dośrodkowanie. Strzał głową Valentiniego. Z najwyższym trudem broni nogami Aleksander Kłak. I rzut rożny dla San Marino. I drugi rzut rożny dla zespołu San Marino. Słońce troszeczkę oślepia polskiego bramkarza. Nie skorzystał z czapki z daszkiem, jak to uczynił Luigi Benedettini. Marco Mazza ustawił piłkę w narożniku.
out. Zbliża się 15 minuta spotkania na łódzkim stadionie w meczu San Marino Polska 0-0. Przeżyliśmy chwilę niepokoju, kiedy to Valentini strzelał głową po rzucie wolnym. Okazało się, że drużyna piłkarzy San Marino muruje dostęp do własnej bramki, ale potrafi także zaatakować. Koźmiński. Przedziwny taniec z piłką Koźmińskiego, który miał kłopoty z utrzymaniem równowagi. Bacioki, Furtok, Brzęczek. Furtok. Zióber. Furtok. Ma czas na dośrodkowanie. Dokładne zagranie i Benedettini. Luigi Benedettini ma 22 lata i grał 18 razy w reprezentacji San Marino. Z zawodu jest kierowcą. Prowadzi autobus turystyczny. Szewczyk. Kosecki. Szewczyk. Brzęczek. Dobre podanie do Juszkowiaka. Juszkowiak na polu karnym i nie ma bramki. Andrzej Juszkowiak od dłuższego czasu nie grał w reprezentacji Polski. Nie najlepiej wiedzie mu się także w Sportingu Lizbona. 3 występy w drużynie narodowej, ani jednej bramki. Teraz był bliski zdobycia tej pierwszej. Pierwszej w meczu i pierwszej w swojej karierze. Jeszcze raz ta sytuacja, strzał prawą nogą, ale niecelny. Pisz. Zióber ucieka na pozycji lewoskrzydłowego, ale tutaj jest Manzaroli. Jest Pisz, znakomite wejście zawodnika warszawskiej Legii, dośrodkowanie. Za głębokie. Kosecki i piłka poza boiskiem. Bacioki, Bonini. Manzaroli. Bacioki. Zióber. Szewczyk. Czachowski. Trójka naszych napastników na połowie przeciwnika. Kosecki, Juszkowiak i Furtok. Kosecki przy piłce. Furtok miał kłopoty z opanowaniem piłki. Bonini. 34 lata, ale ciągle dobra forma. Juszkowiak sam na sam. Podanie do Koseckiego, też strzela i bramka. Furtok zdobywa bramkę, ale sędziowie pokazują, że był spalony i gola nie ma. A więc ciągle 0-0. Rzut wolny pośredni dla San Marino. Czachowski. Zióber ma przed sobą wolną drogę w kierunku bramki San Marino. Kosecki, ostre starcie z Gobim i arbiter szkocki Motram pokazuje, że faulował nasz reprezentant.
Wałdoch, Bonini, Zanotti. Czachowski, Pisz, znowu Czachowski, Wałdoch, Zióber, Pisz, potrafi strzelić z dystansu, Czachowski, Szewczyk, Furtok, Brzęczek, Zióber. Zamykamy przeciwników na ich połowie boiska. Furtok na polu karnym. Ma obok siebie Valentiniego. I żółta kartka dla piłkarza drużyny San Marino. Dla Luki Gobiego za to wybicie po gwizdku piłki w trybuny. Luigi Benedettini, którego Państwo w tej chwili oglądają, w meczu z Turcją doznał złamania obojczyka, przez kilka spotkań pauzował. Muccioli zastąpił go w tym historycznym dla futbolu San Marino pojedynku, bowiem drużyna San Marino właśnie w tym meczu zremisowała 0-0 z Turcją. Brzęczek. Kosecki. Dobry wybieg bramkarza San Marino. Furtok. Furtok sygnalizował, że jest faulowany przez Gobiego. Arbiter nic nie zauważył i mamy aut dla drużyny San Marino. Po początkowym impecie polskiej drużyny teraz tempo nieco siadło. Coraz częściej do głosu dochodzą piłkarze San Marino. Oni wykonywali dwa rzuty rożne. Nasi zawodnicy próbują wciągnąć rywali na własną połowę boiska, aby zaskoczyć ich kontratakiem. Faul Brzęczka. Bacioki, Zióber, Brzęczek. Zagranie z pierwszej piłki. Takich zagrań chcielibyśmy oglądać więcej. Kosecki. Na spalony był Nicola Bacioki, zawodnik, który wsławił się tym, że zdobył pierwszą bramkę w eliminacjach Mistrzostw Świata dla reprezentacji San Marino i pierwszą bramkę w historii tego futbolu z akcji. Wybicie piłki, ucieczka w stronę środka boiska. To typowe zagrania drużyny San Marino. Szewczyk. Koźmiński. Brzęczek. Zióber. Ale atakujemy środkiem boiska, gdzie największy tłok. Czachowski. Brzęczek. Nieporozumienie z Furtokiem. I strata piłki. Jak na razie zawodnicy nie spełniają założeń trenera
Andrzeja Strejlała. Rzadko atakują skrzydłami, nie atakują na całej szerokości boiska. A w ten sposób trudno sforsować obronę przeciwnika. Furtok faulował Della Valle'ego. Rzut wolny dla San Marino. Żober. Furtok. Tym razem akcja po skrzydle. Osaczony Furtok przez dwóch piłkarzy San Marino. Out. Koźmiński. Juskowiak. Ale Valentini, który ma 190 cm wzrostu, także świetnie główkuje. Szewczyk, który jest tym ostatnim wolnym obrońcą w polskim zespole, gra klasycznego libero w dniu dzisiejszym. Nadal Szewczyk. Bonini. Zanotti. Wałdo. Okazja do kontrataku. Ale trzeba szybko rozegrać akcję. Czachowski. Dobre podanie do Ziobera na lewe skrzydło. Brzęczek. I rzut rożny. Drugi rzut rożny dla polskiego zespołu w tym meczu. Jeszcze raz potwierdza się to, o czym wszyscy wiemy, że w ataku pozycyjnym nasz zespół radzi sobie słabiej. Mieliśmy próbkę szybkiego ataku i taka akcja była groźna dla przeciwnika. Juskowiak. Obok niego Zanotti. Około 25 minut spotkania za nami, ciągle bez bramek na łódzkim stadionie. Andrzej Strejlał powołał na ten mecz grającego w Bundeslidze Leśniaka, ale drużyna Wattenscheid grała w dniu wczorajszym mecz i nie było sensu, aby ściągać zawodnika w ostatniej chwili przed meczem. Miejsce Marka Leśniaka zajął Andrzej Juskowiak. Furtok. Strzał z woleja bardzo niecelny. Jan Furtok w 129 meczach w lidze niemieckiej zdobył 51 bramek. Dobiega końca jego kontrakt z HSV. Głośno się mówi o tym, że grać będzie w Eintrachcie Frankfurt. Niedawno w Sosnowcu gościł Bernd Hölzenbein, znakomity niegdyś reprezentant Niemiec, obecnie prezes Eintrachtu Frankfurt, który właśnie publicznie ogłosił, że pertraktuje z Furtokiem, zamierza podpisać z nim kontrakt na 3 lata za 2 miliony marek. Arbiter przerwał akcję polskiego zespołu. Pan Motram pokazuje, że Polacy faulowali. Będzie rzut wolny dla San Marino. A wizyta Hölzenbeina na Śląsku związana była z meczem, który odbędzie się 6 czerwca. Z meczem wspomnień, z rewanżem za Mistrzostwa Świata w 1974 roku i za pamiętne spotkanie na Stadionie Leśnym we Frankfurcie. Polska-Niemcy. W Chorzowie mają wystąpić Gerd Müller i Hölzenbein i Franz Beckenbauer i wielu innych znakomitych piłkarzy, jak chociażby bramkarz Sepp Maier.
No ale to dopiero przed nami. Niektórzy żartują, że spotkanie Polska-Anglia w Chorzowie to będzie przedmecz, a właściwy mecz to będzie spotkanie Orłów Górskiego z Niemcami. Furtok i rzut rożny. Trzeci rzut rożny polskiego zespołu w tym meczu. Bacioki. Powstrzymany przez Pisza. Byle dalej od własnej bramki. Ale cel uświęca środki. San Marino to europejski kopciuszek futbolowy. Ale jak na razie nasi piłkarze nie znaleźli sposobu na zdobycie chociażby jednej bramki w meczu z takim przeciwnikiem. Wałdoch. Brzęczek. Miała być gra bez piłki, częsta wymiana piłki, podania z pierwszego uderzenia. Tymczasem widzimy sporo driblingów. Pisz, Ziober. I strata piłki przez polski zespół. Pisz, Brzęczek, Bonini, Zanotti. Szewczyk, Kosecki. Czwarty rzut rożny polskiej drużyny. Tym razem Pisz ustawia sobie piłkę w narożniku boiska. Ziober. Strzelił na wiwat, ale jak na razie nie ma powodów do wiwatu. Ożywiły się nieco trybuny. To dobrze, doping potrzebny jest polskim piłkarzom, zwłaszcza w momentach, kiedy gra się nie układa. Koźmiński, Ziober. Wałdoch. Ziober. Jedynie Bacioki pozostaje w strefie środkowej boiska. Pozostali piłkarze San Marino pod własną bramką. Koźmiński. Nie wiem, czy ma odpowiednie kołki w butach. Już drugi raz obserwujemy sytuację, w której Koźmiński traci równowagę, ślizga się. I piąty rzut rożny dla biało-czerwonych. Nie zmieni buty. Przerwa w grze. Kontuzja Valentiniego. Po starciu z Koźmińskim. Jedyna nadzieja to ta, że po prostu piłkarze San Marino nie wytrzymają trudów spotkania kondycyjnie.
i wówczas być może zaczną popełniać więcej błędów. Jak na razie trzymają się dzielnie. Wykorzystują każdą chwilę, aby ugasić pragnienie. We Włoszech jest zimno, deszczowo i Czachowski, Koźmiński także byli zaskoczeni upałami w naszym kraju. Piąty rzut rożny dla drużyny polskiej. Rezultat 0-0 i teraz Wałdok przepuszcza piłkę, otrzymuje prezent od przeciwnika. Pisz, dośrodkowanie i co? Szewczyk. Kosecki. To jest właśnie to, o co chodzi. Strzelać z dystansu. Następnym razem komuś uda się dobitka. Trener strzelał, rozmawiałem z nim tuż przed meczem, mówił, że wpajał zawodników to, aby próbowali strzałów z jak największej odległości, aby bombardowali ze bramkę przeciwnika. Szewczyk. Jeszcze raz Szewczyk. Furtok. Furtok. Ostry kąt. I nie ma bramki. Nie było partnerów, którzy dobiliby piłkę do bramki. Jeszcze raz ta sytuacja. Furtok łatwo uwolnił się spod opieki Gobiego. Nawierzchnia boiska nie jest zbyt równa. Piłka odbiła się od murawy i przeszła obok słupka. A więc ciągle 0-0. Zióber. Gennari. Valentini. Brzęczek. Wałdoch. Juskowiak. Wałdoch. Brzęczek. Akcja olimpijczyków z Barcelony. Furtok. Furtok i... Furtok, pusta bramka. Koźmiński. Benedettini wrócił do bramki. Zióber. Dobrze panuje nad piłką. Zagranie do Brzęczka. Wałdoch. Chciał powtórzyć wyczyn z meczu Polska-Turcja w Poznaniu. Wówczas zdobył bramkę, jedną jedyną, zwycięską. Znakomita postawa kibiców. Ciągle doping, pomimo że po 35 minutach nie doczekaliśmy się bramki dla polskiego zespołu. Tomasz Wałdoch, wicemistrz olimpijski. Po raz 14 w drużynie narodowej. Debiutował w Gdyni w meczu ze Szwecją. Pisz. Koźmiński. Czachowski. Faulowany rzut wolny, okazja dla Szewczyka. Kapitan reprezentacji, zawodnik katowickiego GKS-u, podbiega do piłki. Odległość od bramki około 24-5 metrów. Publiczność skanduje imię i nazwisko piłkarza. Roman Szewczyk rozlega się na trybunie, ale wiadomo, że uderzyć potrafi także Leszek Pisz. On też znalazł się przy piłce. Jest również Jan Furtok. Trwa narada wśród trójki Polaków. Jaka będzie decyzja? Dosyć liczny mur piłkarzy San Marino. Szewczyk bierze potężny rozbieg. Brzęczek. Nasi zawodnicy grają tylko lewym skrzydłem, zapominając o atakach z prawej strony. Zióber świetnie uderzył, jeszcze do główki wyskoczył Roman Kosecki. Wydawało się, że po tej akcji padnie wreszcie upragniona bramka, ale nie udało się. Ciągle 0-0. Pisz.
to mieliśmy powtórzenie akcji zakończonej główką Koseckiego. Do zakończenia pierwszej połowy spotkania pozostało jeszcze około 8 minut. Szewczyk. Koźmiński. Juszkowiak. I rzut wolny dla San Marino. Szewczyk. Długa piłka w kierunku Furtoka. Tak kiedyś grali w GKS-ie Katowice ci dwaj zawodnicy. Juszkowiak fatalnie kiksuje i strata piłki na moment przez zespół polski. Znowu brak koncentracji, pułapka offside'owa i spalony. Momentalnie, kiedy tracą nasi przeciwnicy piłkę, uciekają w kierunku linii środkowej boiska. Jak mówi Andrzej Strejlał, zawężają pole gry. Ale nasi reprezentanci nie zawsze są czujni w tym momencie i stąd tego rodzaju sytuacja jak ta przed chwilą, kiedy był spalony. Koźmiński. Juszkowiak. Kanki. Baciocchi, ten zdobywca historycznej bramki, ma dobrą sytuację. Szewczyk stara się go powstrzymać, ten lobuje i niewiele brakowało, a Baciocchi zdobyłby drugą bramkę w historii występów reprezentacji San Marino w eliminacjach Mistrzostw Świata. Rozlegają się gwizdy i brawa za tę odważną akcję drużyny San Marino. Była to skuteczna kontra. To drugie poważne ostrzeżenie dla naszej linii defensywnej. Pierwsze to był ten rzut wolny, po którym niewiele brakowało, a padłaby bramka. Pisz. Zióber. Szewczyk. Brakuje naszemu zespołowi zdecydowania, agresywnej gry, agresywnego ataku. To wszystko odbywa się w dosyć zwolnionym tempie. Pisz. Dobre uderzenie. Drugi taki strzał z rzutu wolnego z dystansu mieliśmy, ale nie rozumiem, dlaczego partnerzy Pisza nie idą na dobitkę po tego rodzaju zagraniach. Furtok. Brzęczek. Daleko od bramki. Jerzy Brzęczek. 12 raz w barwach narodowych. Zaczynał karierę w małej miejscowości pod Częstochowskiej w Truskolasach. Furtok, faulowany przez Gobiego. Zióber. Szewczyk. Pisz. Brzęczek, Brzęczek, Furtok, arbiter pokazuje grać dalej.
Koźmiński. Szewczyk. Juskowiak. Czachowski. Brzęczek. Szewczyk. Znowu daleko od bramki. Podobnie jak Brzęczek przed 60 sekundami. Część widowni zaczyna się powoli denerwować. Apetyty nasze były dużo, dużo większe. Zastanawiano się na trybunach, czy pobijemy rekord najwyższej wygranej naszej reprezentacji. A tymczasem jak na razie rezultat bezbramkowy, który chwały naszemu zespołowi na pewno nie przynosi. Wałdoch. Kosecki. Kosecki ucieka swemu przeciwnikowi i rzut rożny. Szósty dla polskiego zespołu w pierwszej części meczu. Do końca pierwszej połowy pozostało już niewiele czasu. Szansa i Benedettini. Wałdoch. Juskowiak. Obok niego Dzanot. Czachowski. Jeszcze Juskowiak. Tak, trzeba walczyć, atakować przeciwników. Wówczas się gubią. Szewczyk. Brzęczek. Zióber. Siódmy rzut rożny dla naszego zespołu. Wywalczył go Jacek Zióber. Leszek Pisz za chwilę będzie wykonawcą tego rzutu rożnego. Bacioki. I koniec pierwszej części spotkania. 0-0 to bardzo zły wynik polskiego zespołu, ale nasza drużyna nie najlepiej spoczynała sobie na boisku. Szwankował atak pozycyjny. Nasza gra przypominała bicie głową w mur. Nie potrafiliśmy forsować celnej obrony drużyny San Marino, a zespół przeciwnika dwukrotnie poważnie zagroził bramce polskiego zespołu. Z niepokojem więc oczekujemy na drugą część meczu, mając równocześnie nadzieję, że nastąpi zdecydowana postawa, poprawa w grze naszej drużyny i wreszcie zobaczymy bramki. To wszystko oddaję głos do studia w Warszawie.
Znaczy ja jestem słyszany, tak? Aha, dobra. Halo, witam Państwa ze stadionu łódzkiego Widzewa. A. Tak, słyszę. Dobra. Dobra. Halo, witam Państwa ponownie ze stadionu łódzkiego Widzewa. Mają polscy piłkarze problemy ze zdobyciem bramki w meczu z San Marino. My mamy z kolei problemy z łącznością, ale miejmy nadzieję, że to już przynajmniej po naszych kłopotach. Pierwsze minuty drugiej części spotkania upłynęły pod znakiem zdecydowanych ataków drużyny polskiej. Raz po strzale z dystansu Leszka Pisza, Benedettini przeniósł piłkę, musnęła na lekko poprzeczkę, a bramka jednak nie padła. Mieliśmy dwie dogodne sytuacje do zdobycia bramki. W kontrataku także San Marino zagroziło bramce polskiej. Kłak dalekim wybiegiem zażegnał niebezpieczeństwo. W pierwszej połowie nasza drużyna za rzadko grała skrzydłami. Nie mieliśmy zawodnika na pozycji prawoskrzydłowego, tylko na lewej flance oglądaliśmy indywidualne popisy Jacka Ziobera. Teraz szansa. Juskowiak zamiast strzelać spodziewał się, że któryś z parterów wybiegnie na pozycję i do niego zagra. Straciliśmy w ten sposób szansę na zdobycie pierwszej bramki. Juskowiak zresztą przy sytuacji, która była w pierwszej połowie, także zamiast podawiać do Furtoka, który był na spalonym, powinien strzelać. Pisz. Wysokie zagranie. Valentini. Ziober. Ziober teraz przeniósł się na prawą stronę boiska. Ale zaatakowało go trzech piłkarzy San Marino. Szewczyk. Nie było spalonego. Trzeba przyznać, że piłkarze San Marino dobrze zorganizowani są w obronie. Ciągle stosują pułapki offside'owe i ciągle starają się w ten sposób przerywać akcję naszej drużyny. Szewczyk. Teraz nerwowo spoglądać będziemy na zegar. Czachowski, Pisz. Pisz strzela i teraz okazja. Zablokowany jednak zostaje Koźmiński. Arbiter szkocki Motram nie dopatrzył się faulu. Gramy dalej. Ziober. Kosecki. I Benedettini. W pierwszej połowie, kiedy nasz zespół zmuszany był do ataku pozycyjnego, nasi zawodnicy, zwłaszcza z przedniej formacji, grali zbyt statycznie. Mało było ruchu, mało zmian pozycji. I mało w tym wszystkim, co pokazali nasi zawodnicy, sportowej złości. Brzęczek. Bonini. Brzęczek w tym starciu doznał kontuzji. Kontuzjowany jest także piłkarz San Marino. A więc przerwa w grze. Trener Andrzej Strejlał w przerwie instruował mocno podniesionym głosem polskich piłkarzy, jak powinni grać. Nie dziwimy się nerwowej atmosferze, jaka zapanowała w szatni, bowiem w pierwszej połowie nasza reprezentacja zagrała słabo. Nie chcę tego faktu przypominać, ale ciągle widmo meczu z Cyprem pojawia się nad łódzkim stadionem. To pamiętne 0-0. Della Valle już pełni sił. Podnosi się także Jerzy Brzęczek i za chwilę będziemy oglądali grę znawianą rzutem sędziowskim przez Szkota Motrama.
Szachowski. Chwyt zapaśniczy Boniniego. Brzęczek. Kosecki. Brzęczek faulowany przez Marko Madzę. Pisz. Juskowiak daleko od bramki. Pilnujący Andrzeja Juskowiaka Mauro Valentini ma 190 cm wzrostu. Mimo że Juskowiak także ma świetne warunki fizyczne, ma kłopoty z wygrywaniem z tym obrońcą pojedynków główkowych. Powtórce widać wyraźnie atak piłkarza San Marino i niecelny strzał Juskowiaka. Valentini jest jednym z dwóch zawodowych piłkarzy grających w tej chwili w reprezentacji San Marino. Gra w czwartej lidze włoskiej w klubie Rimini. Furtok, Brzęczek, dołu. Chciałem podać, powiedzieć, że podał do Brzęczka, ale było zupełnie inaczej. Piłkarze San Marino grają zdecydowanie, dosyć ostro, na pograniczu faulu. Brzęczek, Bonini, Baciocchi, Koźmiński, Szewczyk, Wałdow. Ciągle 0-0. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nasi zawodnicy nie potrafią przełamać tej obrony i zdobyć chociażby jednej jedynej bramki. To mógłby być przełomowy moment całego spotkania. Kosecki. Ziober. Rzut rożny dla naszego zespołu. Pisz w narożniku boiska. Wałdoch ustawia się na polu karnym. On lubi główkować. Szewczyk. Pisz. Ambitnie odzyskał utraconą piłkę. I teraz faulowany polski pomocnik. I będziemy wykonywali rzut wolny niemal z bocznej linii pola karnego. Dwóch piłkarzy San Marino tworzy mur. Aleksander Kłak na linii środkowej boiska. Opuścił swój posterunek. Szewczyk. Ziober. W stylu reprezentacji San Marino. Szewczyk. Aut dla polskiego zespołu. Czachowski. Ziober. Starał się strzelić technicznie. Bardzo mało mieliśmy w pierwszej części meczu strzałów z dystansu. Raz próbował szczęścia z dalszej odległości Kosecki, raz Pisz. W obydwu wypadkach Benedettini odbijał piłkę przed siebie. Przewaga w rzutach rożnych zdecydowana po stronie polskiego zespołu. No ale tego rodzaju zagrania nie mobilizują zawodników. I out. Europejski słabeusz piłkarski jak na razie bliski sprawienia olbrzymiej niespodzianki. Utrzymuje się rezultat bezbramkowy.
ławka polskiego zespołu. Andrzej Strejlał, Leszek Ćmikiewicz, masażyści, lekarze. No ale grać trzeba do końca. Walczyć do końcowego gwizdka szkockiego arbitra. Brzęczek, Szewczyk, Wałdoch, Szachowski, Szewczyk. Rozgrzewa się Ryszard Staniek, a więc Andrzej Strejlał zmieni któregoś z zawodników. Ziober. Koseczki. I out. Oto Ryszard Staniek, piłkarz zabrzańskiego Górnika. Dobrze technicznie wyszkolony zawodnik, wicemistrz olimpijski z Barcelony, wychowanek Cukrownika Chybie. On przygotowuje się do wejścia na boisko. Zobaczymy, czy wejście tego piłkarza ożywi nieco poczynania naszego zespołu. Bacioki. Czachowski. Ziober. Szewczyk. Pisz. Koźmiński. Pole karne. Koźmiński. Ostry strzał. Obroniony przez Benedettiniego. Pisz. I olbrzymi tłok, a jednak bramki nie ma, pomimo tego, że Kosecki strzelał. Wałdoch. W dużej odległości od bramki San Marino. A więc opuszcza boisko Andrzej Juskowiak i jego miejsce zajmuje Ryszard Staniek. Andrzej Juskowiak ma kłopoty, jeżeli chodzi o grę w podstawowej 11 Sportingu Lizbona. Dotychczas w lidze strzelił 7 bramek, ani jednej bramki w meczach pierwszej reprezentacji. Teraz jego miejsce zajmuje Ryszard Staniek. Brzęczek, Staniek i rzut rożny. Brzęczek. I nadal 0-0. Najlepsze zespoły San Marino grają w ligach włoskich. Juventus, z którego pochodzi najwięcej zawodników powołanych przez trenera San Marino Giorgia Leoniego, gra w 7 lidze, Calcio San Marino w 6 lidze. Nie może łapać bramkarz Benedettini. Koźmiński. Spieszą się nasi zawodnicy, zdają sobie sprawę z tego, że coraz bardziej maleją szanse na wysoką wygraną. Teraz marzymy w ogóle o bramce, która dałaby zwycięstwo. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, w miarę upływu czasu. Maleją nasze ambicje na zdobycie bramkowe w tym meczu.
Kiś, Ziober. Trudno znaleźć lukę w tym tłoku. Faul moim zdaniem. Motra mu nosi ręce do góry, pokazując, że nic nie było. Być może powtórzenie tej sytuacji wyjaśni, czy rzeczywiście nic nie było. Szachowski. Ziober. Nareszcie troszkę więcej swobody mają nasi zawodnicy. Powinno być podanie na drugą stronę. Tu jest Staniek na polu karnym. Wałdow. Szewczyk. Brzęczek. Furtok. Jeszcze Koźmiński. Bacioki. Atakowany przez Szewczyka. Wałdow. Pisz. Pisz. I będzie rzut rożny. Ten stały fragment gry mogą trenować w tym meczu nasi zawodnicy. Leszek Pisz, etatowy wykonawca rzutów rożnych. Furtok minął się z piłką. Aut dla polskiej drużyny. Ziober. On w tej drugiej części spotkania częściej rozgrywa akcję drugiej linii. Teraz strzelił fatalnie, ale to już nerwy dają znać o sobie. Brzęczek. Kosecki chyba nie dojdzie do tego podania. Doszedł, wywalczył piłkę bardzo dobrze. Spada na pole karne Kosecki. Gol, gol, gol! Jan Furtok. A więc nareszcie, po tak długim, nerwowym oczekiwaniu, Kosecki zagranie do Furtoka i Furtok zdobywa prowadzenie. Przyjrzyjmy się jeszcze raz może tej sytuacji. Jan Furtok dotychczas miał na tym koncie 9 bramek, to jest jego 10 gol w reprezentacji. Bramkę wypracował Roman Kosecki. Poprosimy realizatora jeszcze raz o pokazanie nam tej sytuacji. Oto z innego ujęcia kamery akcja Koseckiego. Dośrodkowanie bardzo ostre. Tymczasem zmiana w drużynie San Marino. Wchodzi na boisko z numerem 16 Paolo Mazza, a opuszcza boisko Nicola Bacioki. Ponad godzinę czasu czekaliśmy na zdobycie przez biało-czerwonych bramki. Wyraźnie poprawiły się nastroje na trybunach. Meksykańska fala.
jak niewiele brakuje do szczęścia. Wystarczy jedna bramka. A Aleksander Kłak został poddany dosyć ostrej próbie. Marko Madza strzelał. Przymierzył pod poprzeczkę i mamy teraz rzut rożny dla drużyny San Marino. Kłak, wicemistrz olimpijski. Piłkarz o dosyć zawiłej biografii sportowej. Gra w tej chwili w Olimpii Poznań. Przymierza się do wyjazdu do olimpijczyków z Marsylii. Kontuzja barku, która zdaniem niektórych przekreślała w ogóle jego karierę sportową. Jednak powrót na boisko. Gra na turnieju olimpijskim. Dobra postawa. Srebrny medal i szansa teraz. Ale niestety. Luigi Benedettini jest bezwzględnie najlepszym zawodnikiem San Marino. Broni jak w transie. Ale pamiętajmy, że w meczu z Anglią obronił rzut karny strzelany przez Plata. Ziober. Troszkę piłkarskiej przepychanki, Brzęczek. I rzut rożny. Pisz. Znowu Furtog, jeszcze Staniek ma otwartą drogę do bramki, ale pudłuje. Przy powtórzeniu tej sytuacji zobaczą Państwo, jak dogodną pozycję miał Ryszard Staniek. Stał w odległości 13-14 metrów od bramki. Oto właśnie ta sytuacja. Łódzka publiczność ciągle zagrzewa naszych piłkarzy do gry. Mało mieliśmy momentów irytacji widzów, którzy w pewnym momencie złośliwie przywoływali na boisko widzew. Czachowski. Pisz. Szewczyk. Wałdoch. Staniek. Rzut rożny. Staniek nigdy nie miał szybkiego startu do piłki, ale potrafi zablokować piłkę, minąć przeciwnika. Pisz. Furtok. Jeszcze Ziober będzie miał szansę na strzał z dystansu. Podaje do Szewczyka. Pisz. Szewczyk, Ziober, hokejowy zamek i Furtok na spalonym. Jedna jedyna bramka padła po akcji ze skrzydła. To powinno przekonać naszych zawodników, że warto atakować flankami, warto dośrodkowywać. Szewczyk. Pisz. Staniek czeka na podanie. Doczekał się. Jest akcja po prawym skrzydle. I rzut rożny. Zdecydowana interwencja Mirko Gennariego, piłkarza Juvenes. Tu zajmuje miejsce klub kibica Widzewa. Tym razem Brzęczek wykonawcą rzutu rożnego. Koźmiński i out.
Do zakończenia spotkania pozostało około 13-14 minut. Ciągle wynik 1-0 dla drużyny polskiej. Ziober ma po prawej stronie Koseckiego. Aut dla Polaków. Ziober. Furtok. I rzut rożny. Szewczyk. I znowu rzut rożny. Szewczyk. Mocne uderzenie, ale niedaleko obok słupka poszybowała piłka. Jeszcze jedna zmiana w drużynie San Marino. Zanotti wchodzi. A wchodzi na boisko z numerem 13 Francini. Giorgio Leoni, szkoleniowiec reprezentacji San Marino, wykorzystał już prawa zmian. Zresztą jest to bardzo ciekawa postać, zagorzały numizmatyk i filatelista. Ostatnio prezes Związku Piłkarskiego San Marino żalił się, że zaniedbuje się w obowiązkach trenerskich, ponieważ otworzył ekskluzywny sklep numizmatyczny. Waldo. Ziober. Pisz. Staniek. Furtok. Staniek. Faulowany Szewczyk. Ziober. Kosecki. Furtok. Nie doszedł do piłki, uprzedził go Luka Gobi. I znowu rzut rożny. Obraz gry nie ulega zmianie. Przewaga optyczna polskiego zespołu. Atak frontalny, ale pozbawiony skuteczności. Jedna, jedyna bramka to mało. To rozczarowanie. Ziober. Szewczyk przedziurawił reklamę lotu, która jest daleko poza bramką San Marino. Valentini i out. Na pewno drużyna San Marino jest przeciwnikiem niewdzięcznym. Kurczowa defensywa, rozpaczliwa obrona, wybijanie piłki, brak troski o piękno gry, podporządkowanie wszystkiego jednemu celowi, aby przeszkadzać przeciwnej drużynie w inicjowaniu ataków. No ale nie można mieć o to pretensji do San Marino, podobnie
ten zespół grał z Holandią, podobnie z Anglią, podobnie z Norwegią. Furtok, akcja prawą stroną boiska, wysokość pola karnego, złe dośrodkowanie. Valentini. Gobi. Cachowski. Brzęczek. W grze pozycyjnej bardzo ważny moment to umiejętność dryblowania, stwarzania przewagi liczebnej. Trzeba wygrywać pojedynki 1-1. Teraz czyni to Ziober i out. Od pierwszego gwizdka arbitra szkockiego Mottrama Gobi pilnuje Furtoka, natomiast Kanti opiekuje się Koseckim. Ziober jest atakowany przez De La Valle. Paolo Mazza. Bonini, Marco Mazza i Szewczyk. Koźmiński. Furtok, Ziober. Dwaj piłkarze San Marino pozostali w strefie środkowej boiska. Pisz. I piąskowanie bramka za Benedettiniego. Staniek. Piłkarze San Marino są wolniejsi niż w pierwszej połowie. Brzęczek. No i niewiele brakowało, padłaby samobójcza bramka. De La Valle był bliski zaskoczenia własnego bramkarza. Jeszcze raz akcja Brzęczka. Do końca meczu pozostało już niewiele czasu. Ziober, jak gdyby dla uczczenia zdobycia tej jednej, jedynej bramki. Wysoko w powietrze. Zadziwiająca bezradność naszych piłkarzy w akcjach ofensywnych. Już nie chcę powtarzać tego, o czym mówimy od lat, że atak pozycyjny jest słabszą stroną polskiego futbolu, ale ostatecznie grają tu najlepsi piłkarze. Wielu z nich występuje poza granicami Polski. Kosecki. Widzą Państwo nastroje na ławce rezerwowych piłkarzy polskiego zespołu nie najlepsze. Robert Warzycha nie grał w dzisiejszym meczu, ponieważ ma kłopoty ze ścięgnem Achillesa i trener zdecydował, że będzie piłkarzem rezerwowym. Jeszcze jeden zawodnik rezerwowy pozostał, Marcin Jałocha. Francini i Szewczyk. Część widowni powoli opuszcza stadion. Ciągle Polska prowadzi San Marino 1-0. Ziober.
Brzęczek. Brzęczek. Komentarz do tej sytuacji jest zbyteczny. Pisz. Kosecki. I strzał zbyt lekki, aby zaskoczyć Benedettiniego. Nie można odmówić ambicji polskim piłkarzom. Walczą, grają, no ale są bezradni momentami. Ziober. Do zakończenia spotkania pozostało już niewiele czasu. Po tym, co pokazała drużyna polska na stadionie łódzkiego Widzewa, wypada się tylko cieszyć z tego najskromniejszego zwycięstwa, chociaż przed spotkaniem licytowano się, w jakich rozmiarach Polska pokona Kopciuszka europejskiego futbolu San Marino. Jak na razie prprowadzimy tylko 1-0 i w tej chwili musimy bronić tej jednobramkowej przewagi, bowiem kontra San Marino była groźna. Nasz zespół źle grał, zwłaszcza w pierwszej części spotkania, kiedy atak pozycyjny szwankował, kiedy rozgrywano zbyt wolno piłkę, kiedy zapominano o akcjach skrzydłami, zapominano także o strzałach z dystansu. Mieliśmy w pierwszej połowie tylko 2 w wykonaniu naszej drużyny. W drugiej połowie Polacy podkręcili tempo swoich akcji ofensywnych, no ale skończyło się tylko na jednej, jedynej bramce. Cieszymy się z 2 punktów, martwimy natomiast postawy drużyny polskiej, która okazała się bezradna w akcjach ofensywnych, mało skuteczna i nie zapewniła sobie wielkiej zdobyczy bramkowej w dzisiejszym spotkaniu. Jednym słowem, rozczarowanie. 2 punkty także są w cenie, ale kto wie, czy nie zabraknie nam bramek. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do tego rodzaju rozliczeń w końcowej klasyfikacji naszej grupy, by decydowały bramki. Bowiem w tym wypadku Polacy będą w gorszej sytuacji niż Holendrzy, Anglicy czy Norwegowie. Ja wybiegam myślami naprzód i martwię się już, co będzie w rewanżu w San Marino po tym, co pokazali Polacy w dzisiejszym spotkaniu w Łodzi. To wszystko z łódzkiego stadionu, mówił Andrzej Zdorowicz. Dziękuję Państwu za uwagę.